Cześć, witam serdecznie z tej strony Piotr Misiurek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o strachu. Pretekstem do tego odcinka jest moja wizyta na jednym z azjatyckich lotnisk z Bangkoku, które jest mega puste. I oczywiście przyczynę tego stanu rzeczy wszyscy znakomicie znamy. Jest to koronawirus, a dokładnie rzecz ujmując, nagonka medialna wokół tego tematu, która wywoła powszechną panikę i strach tutaj w Azji, w Tajlandii, w Bangkoku jak najbardziej widoczny. Zdecydowana większość ludzi wychodzi w maskach, ludzie unikają Chińczyków, bo się oni źle kojarzą. Wczoraj byliśmy znajomymi na night markecie, na którym zawsze jest mnóstwo Chińczyków, wycieczek z Chin. Tym razem był pusty. Pojedyncze osoby, chyba tam było więcej personelu pracującego niż odwiedzających turystów. I to właśnie wywołuje nas strach. Strach wywołuje nas awersję, wycofanie się, odpuszczenie, rezygnację z naszych ambicji i celów. I dokładnie tak samo jak wygląda to lotnisko dzisiaj, kiedy ani do kontroli paszportowej, ani do security checku. Właściwie nigdzie, nawet do check-inu nie ma kolejek, ponieważ ludzie się boją i odwołują swoje loty. I dokładnie w ten sam sposób wygląda rynek kryptowalutowy, kiedy wszystko się wali, kiedy albo mamy gwałtowną obsuwę, albo jak mieliśmy ostatnie rok, półtora, kiedy właściwie nie bardzo było wzrosty, systematyczne spadki. Na rynku byli nieliczni. I ci nieliczni, którzy wtedy byli na rynku, korzystali z tych dobrodziejstw, czyli nie musieli czekać w kolejkach po fajne coiny, mogli kupić je bez kolejki, to znaczy po dobrej, korzystnej cenie. I obecnie mamy okres kilku tygodni, kiedy krypto się odbija. Bitcoin przekroczył 10 tysięcy dolarów, co jak wspomniałem w innym nagraniu, totalnie nie ma znaczenia, ale w powszechnej świadomości ma znaczenie, tak samo jak to znaczenie miał ten strach. I teraz z biegiem czasu na rynek będzie wchodziło coraz więcej ludzi. Nasze lotnisko będzie się zapełniać, kolejki będą coraz dłuższe, a coiny będą coraz droższe. A w związku z tym, że im drożej kupimy, to będziemy musieli dłużej poczekać na zysk. Nasza chciwość będzie bardziej wyraźna i wzrasta nasza szansa na to, że ups, przegapiliśmy kolejny szczyt, nie sprzedaliśmy w odpowiednim momencie, bo kupiliśmy dość późno. Dlatego, jeżeli chodzi o wszelkie emocje, a zwłaszcza strach, to zawsze należy zachować zdrowy rozsądek, skalkulować sobie liczbowo szanse i ryzyka i działać. I jak to powiedział chyba Warren Buffett, kiedy wszyscy się boją, my bądźmy chciwi, czyli bądźmy na tym rynku, bo wtedy nie trzeba stać w kolejce po coiny, można kupować je tanio. A kiedy wszyscy są chciwi, to my się bójmy, wyprzedajmy nasze coiny tym, co stoją w kolejce.